Cześć, tu Artur Retrogralnia oraz Borg za kamerą. Witam serdecznie. Dzisiaj postanowiliśmy pokazać Wam coś dość ciekawego, nad czym pracowaliśmy już dość długo, właściwie od paru miesięcy. Dzisiaj zabierzemy Was w pole asteroid. Borg, pokaż. Oto przed Wami automat Asteroid. Firmy Atari. Firmy jak najbardziej Atari. Arturze, skąd wziąłeś takie cudo? Cudo zostało ściągnięte z Niemiec przez jednego z zaprzyjaźnionych mi handlarzy. No i nie od razu trafiło do mnie. Było najpierw jakaś tam próba licytacji, po czym okazało się, że jednak muszę ja się nim zaopiekować. Sprzęt oczywiście był niesprawny, no i do końca... Teraz też do końca właściwie nie jest jeszcze sprawny, jeszcze nad nim kupę pracy, ale postanowiliśmy się już pierwszymi efektami z Wami podzielić. W środku jest gra. W środku jest gra, nawet ta gra... Jest to gra bardzo znana chyba wszystkim, prawda? Porty, giery na praktycznie wszystkie platformy. Wygląda znajomo. Wygląda jak Asteroid. Ale no. Jest tu mała tajemnica. Bo nie jest to Asteroid ten klasyczny, jest to wersja Asteroid Deluxe, tak naprawdę. Ale tu mamy Asteroida z 79 roku. To powiedz, Artur, skąd ta niezgodność? Czemu w pudełku jest to innego niż na opakowaniu? No, niezgodność niestety wynika z tego, że oryginalna płyta od tego Asteroida uległa uszkodzeniu. I to takiemu dość poważnemu, bo uszkodzonym został zasilacz. W tej wersji jest dość specyficzny zasilacz. A, o wersji, bo o wersji nie powiedzieliśmy. Jest to wersja Atari Cabaret tak zwana. Ten Asteroid wychodził w trzech wersjach. To był to klasyczny Asteroid, taki jak znamy z salonów, czyli duży, praktycznie większy od nas. Asteroid Cabaret i Asteroid Cocktail. To był po prostu stolik. Który często też w salonach bywał. To jest kabaret. Ta średnia wielkość. To ja tu zastanawiałem się, albo to było do małych salonów gier, albo to było do nawet do domu może ktoś, jak nie było no, za dużo. No taki bogatszy człowiek może sobie mógł pozwolić. No aczkolwiek nie byłoby sensu wrzutowy. Są wrzutniki monet. Więc to jest na tej zasadzie. Widać, że był on w Niemczech, bo jedna marka, dwie marki, a ciekawostką jest, teraz wyjdę spoza kadru i chwileczkę musicie poczekać, bo coś odszukamy. Mamy moment. Też kontekst. A. Kontekst jest bardzo ciekawy, bo kiedy go czyściłem wewnątrz, znalazłem monety, które były tutaj używane, czyli no jednomarkówki z roku, zaraz Wam powiem, 76, no to, czyli no ten okres, no wiadomo, monety były trochę wcześniej, ten 72, ale oprócz jednomarkówek było też 5 pensów. A, czyli ktoś tam wrzucił, pasowało. 5 pensów było dokładnie tej samej wielkości, jak widać, i tej samej grubości, i było testowane, wrzutnik działa. A ile razy tańsze jest 5 pensów? No trzeba by w tabelach sprawdzić, jak, że tak powiem, było to tańsze, ale wydaje mi się, że na pewno było sporo tańsze, więc oszustwo z tamtych czasów, jak widać. Nie tylko w Polakach jest polactwo, w Niemcach też jest polactwo. Albo emigranci. Emigranci, tak. NRD-owscy emigranci, tak. Tak, ja pamiętam, że my często, dość często cieliśmy na... Ja byłem w szkole technicznej, więc cieliśmy blaszki po prostu na wielkość pieniążka, mniej więcej tej samej wagi. I one też czasami... można było oszukiwać. Tak, można było, tylko niektóre, bo nie wszystkie. Niektóre miały na tyle te wrzutniki czułe, że było łatwo, było nie tak łatwo je oszukać. No dobra, ale wracając do tego małego oszustwa, bo nie powiedzieliśmy, dlaczego tu jest małe oszustwo. Oryginalna płyta, tak jak mówiłem, została uszkodzona. Ona jest tutaj, to jest płyta z 79 roku. Jest to płyta, znaczy ona będzie naprawiana, bo to nie jest tak, że ona została spisana na straty. Po przetestowaniu wszystkiego, wszystko wskazuje na to, że uszkodzone są promy. Czyli te kości, które odpowiadają za samą grę, za zapis gry, za pamięć po prostu tej gry. Ja sobie odłożę pieniążki. I co?
No i będzie prawdopodobnie to odbudowywane. Jeżeli uda mi się znaleźć programator swój, to najpierw będę musiał sprawdzić EEPROM-y, czy one są sprawne jeszcze i czy będzie można je powtórnie zapisać. I jeśli uda mi się znaleźć program, no to po prostu jeszcze raz spróbujemy go nadpisać na tych EEPROM-ach. Zobaczymy. No sprawdziliśmy dzięki temu, że udało mi się wcześniej, co ciekawe, znaleźć. To też taki dziwny zbieg okoliczności, bo gdzieś tam wcześniej kupiłem całą stertę płyt głównych do arcade'ów. I między tymi arcade'ami znalazła się też płyta Asteroida. No tylko, że niestety po zamontowaniu i w tym też naprawieniu, bo ona też była uszkodzona, okazało się, że jest to płyta z wersją Asteroid Deluxe. Czyli wersją z 81 roku, no tak naprawdę. Dlatego mamy teraz nowocześniejszą. Dlatego mamy właśnie wersję nowocześniejszą. Ale czym one się różniły tak naprawdę? Różniły się wyglądem samego stateczku, samego dowodzonego przez nas statku. Różniły się tym, że asteroidy jako asteroidy nie obracały się wokół swojej osi, czyli były takie bardziej stateczne. Różniły się też tym, że tutaj nie ma tego, ale później na gameplayu zobaczymy to. Pojawia się oprócz statków, spotków latających w dwóch wersjach, czyli wersji mniejszej i większej, za które oczywiście różnicowana jest punktacja. No tutaj wiadomo, cała punktacja jest podana. Pojawia się jeszcze taka, nazwijmy ją Gwiazda Śmierci, która po zderzeniu z naszym pociskiem po prostu rozdziela się na całą serię statków kamikadze, które bardzo fajnie, że tak powiem, nas gonią i są takim całkiem solidnym utrudnieniem w tej grze. Zresztą, Bork, chyba już miałeś okazję. Tak. No gonią rzeczywiście jak szalone. Takie kamikadze po prostu. No, ale... I właściwie spoko, tyle, co ciekawe... Aha, na czym ona była zbudowana? Zbudowana została na procesorku, który znamy bardzo dobrze. To jest procesor 6502A. O. Czyli standardzik. Czyli standardzik. Jest to procesor stosowany w Atari, w czym mamy jeszcze zastosowany w Apple dwójce, prawda? No. W PECie, czyli cała masa. Tu mamy część odpowiedzialności. A, nie wspomnieliśmy też, że to jest to grafika wektorowa, nie grafika rastrowa. No tak, widać na ekranie. Tak, to widać. Zresztą jak obejrzycie sobie nasz film z Westrexem, to tam podobny opisujemy, tak. Opisujemy, nawet Michał tam wspomina o zasadzie działania wektorowego wyświetlacza i tu taki wektorowy wyświetlacz mamy. Ten też został przeze mnie odbudowany, bo na początku nie świecił, niestety jest... Tak, był uszkodzony. Słyszałem, że podłączałeś też to do... Oscyloskopu. Tak, bo można wyświetlić, zresztą jak wpiszecie sobie asteroid oscyloskop, to bardzo dużo osób w Stanach Zjednoczonych, gdzie tego sprzętu jest dość dużo, pokazuje no tak, mają płyty, nie mają monitorów, więc podłączają do oscyloskopu. W roku 78 na rynku gier arcade królował inny shooter kosmiczny, tak naprawdę Space Invaders. Atari trochę pozazdrościło w firmie Taito tego świetnego tytułu, który straszne pieniądze nabijał wszystkim dystrybutorom. Sam Taito Midway, które było dystrybutorem arcade'owym na Stany Zjednoczone. No i próbowali zaistnieć czymś nowym. Stworzyli taką drużynę pierścień. Nie, no żartuję. Stworzyli grupę ludzi, którzy byli, że tak powiem, no bardzo mocno zaawansowane w pracy, nad pracami w arcade. Był to Lael Rains i Ed Log. Ed Log to jest człowiek, który między innymi jest odpowiedzialny za Cintypedię, Milipedię. I Gauntlet, taka bardzo znana gra. Prawie że ulubione gry Frabiego. Tak, prawie że ulubione gry Frabiego. Lane Reigns tak samo specjalizował się w tworzeniu całej masy gier głównie na Atari 2600, bo tak naprawdę to jest okres, kiedy
77 chyba, tak? Wychodzi Atari. No, 6-7. No, Atari 2600, więc tak naprawdę no, Atari jest podzielone na działy. Jest ten dział, który jest odpowiedzialny za konsolę, jest ten dział, który jest odpowiedzialny za, te sprzęty arcade'owe. Wzięli ten, wzięli specjalistów od gier i posadzili przed zadaniem stworzenia... To znaczy, no trzeba było zakonkurować, prawda? Oni mieli świetne doświadczenia w sprzęcie arcade'owym, bo przecież 72 rok to jest Pong. Później no dość słabe doświadczenie, jeśli chodzi o Space Computer, który był też kosmiczną strzelanką, ale był za... Nikt nie mógł zrozumieć. Tak, tak był tak, na tak. Tyle trudna, że była na tyle trudna, że no niestety, ale, ale no nie odniosła wielkiego sukcesu, więc no trzeba było zrobić coś nowego. Tego arcade'a, słuchajcie, wyszło 70 tysięcy tak naprawdę. Awesome. I Atari zarobiło na nim 150 milionów dolarów. Ojej. Tak, a dystrybutorzy, którzy później, że tak powiem, odpowiadali za obsługę tych automatów, zarobili 500 milionów dolarów. Więc to jest uznawane za drugiego takiego kosmicznego shootera po Space Invaders jako, no, taka gra przełomowa. No, jak to się powiedzieć. Teraz mówi, że kasa się musi zgadzać, tak? No, no tak, no, nie, oni nie robili, oni byli firmą, nie byli instytucją charytatywną, więc musieli no, robić te pieniądze trochę, no nie da się ukryć, dla pieniędzy. Jeśli gra chwytała, to w tym momencie... Oni zresztą, co ciekawe, na tyle chwytała, że była wydana przez Atari taka gra, to się nazywało Lądownik... A, kojarzę, Lądownik Kosmiczny lądownik, na Księżycu. Nie, nie, Księżycowy, Lądownik no, Księżycowy. No. To ta gra miała, asteroid miał taką, tak dużą popularność, że... niektóre asteroidy poszły w obudowach od lądownika księżycowego. Nie, nie robiali z tym. Tak, nie zdążyli. Zresztą kiedyś zrobimy filmik z wnętrza, zobaczycie, jak ten automat jest skonstruowany. No, ambitny plan. Widać przy tym, że było nastawione na jak najszybsze wykonywanie tego sprzętu i jest to. No i jest to takie... Co, czuć lekkim paździerzem? Tak, czuć mocnym paździerzem, można to tak określić. Czuć mocnym paździerzem, to znaczy najważniejszym elementem tak naprawdę z tego automatu jest wrzutnik monet i kaseta. Tak, żeby mocno, było... żeby nie kasy nie wyciągali. Tak, jest bardzo dobrze zabezpieczona sztabą metalową, która jest wbita w kasetę. Później wam pokażemy. W pierwszym okresie, kiedy te automaty się pojawiły, czyli po 79 roku, dystrybutorzy, którzy mieli te automaty postawione w salonach, nie nadążali z wymienianiem tych zasobników. Ten. I nawet była prośba do Atari o powiększenie tych zasobników. I faktycznie Atari na to poszło i wymienili też automat rzutowy, bo pierwszy automat rzutowy był troszeczkę inny. W Stanach Zjednoczonych było to na 25 centów i 50 centów, ale był płaski. Tutaj ten mechaniczny, który my znamy, on był takimi otworami wcześniej zastąpiony, ponieważ tamten było łatwiej oszukać. No wymieniono go na ten bardziej zaawansowany technologicznie, którego było trudniej oszukać. A sama gra, no to chyba wszystkim jest znana, nie trzeba specjalnie nikomu nic zaszukiwać, ale jest kilka ciekawostek na temat tej gry. W pierwszej wersji, którą będziemy odbudowywać, bo to nie jest tak, że ta płyta poszła w niepamięć, można było się schować na brzegu, poza jak gdyby widocznym, ponieważ jak wiecie, w asteroidzie można przelecieć ekranu i pojawia się człowiek na dole. Zresztą zaraz to pokażemy. Można było się schować na brzegu ekranu, czyli tak jakby schować poza ekranem, i stamtąd, że tak powiem, siać zniszczenie. Po 50 tysiącach, tak, Borg, tak jak czytaliśmy, tak. Po 50 tysiącach, nie udało nam się na razie 50 tysięcy zrobić, więc po 50 tysiącach gra spowalniała, tak? Jakiś bug, coś nie tak. Tak, tak, dokładnie. I można było 250 maksymalnie osiągnąć, bo można było, że tak powiem, nabijać sobie za każde osiągnięcie punktacji, można było dodatkowe ludziki. Tak, znaczy, za 10 tysięcy ludziki, jedno statki, statki kosmiczne dostawać. Za 10 tysięcy jedno życie. Tak jest. I dochodziło to do 250. I potem gra była zabezpieczona przed tym, że gra się wyłączała. Znaczy, prawdopodobnie się wyłączała, bo tak jest napisane, że nie do końca to jest wiadomo, aczkolwiek ponieważ był duży problem z deweloperzy, znaczy nie deweloperzy, dystrybutorzy tej gry skarżyli się na to, że są ludzie, którzy potrafią tak grać na tej grze umiejętnie, że nie właściwie płacą. Nie płacą, tylko cały czas grają, czyli chowają się albo właśnie za
za strefę punktacji, albo właśnie potrafią umiejętnie na nie grać, żeby wmontować chipa na płytę główną, która będzie zapobiegał tego. No i Atari oczywiście to zrobiło, zabezpieczyło. Grano patcha, zamontowano pewnie dodatkową kość, która zabezpieczała na tego... Uniemożliwiała kampienie. Tak, 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 tak. Tutaj mody były też robione. No co, no... No to co, może pokaż Arturze, jak się tą grę... Jak grać w grę, bo to nie jest... Znaczy, my mamy trochę inaczej to rozwiązane, dlatego że nie chcemy stosować monet, które na razie musimy, nabijamy sobie kredyt. Mamy tam zamontowany z tyłu tak na razie włącznik. Pozwól, że pokażę. Nie pokażę. To jest włącznik taki brzydki. Piękny. To jest taki chwilowy włącznik, który będziemy rozwiązywać. Niechże podejdę tam do ciebie. Proszę bardzo, trochę niewygodna postawa do gry. No i tak, aha, zapomnieliśmy jeszcze jednej rzeczy powiedzieć, bardzo dokładnie. W wersji oryginalnej, czyli tej pierwszej, Asteroida, no mamy, wiadomo, 5 klawiszy, prawy, lewy, rotacja, tu mamy przyspieszenie, co no. Świetnie brzmi, zresztą nie wiem, czy słychać może na filmie, tak. Tu mamy fire, no to wiadomo, strzelanie. I hyperspace. Hyperspace w oryginalnym to jest po prostu znikanie. Przechodzimy z jednego miejsca do drugiego miejsca. Na przestrzeń. A w dwójce? Deluxe ma na hyperspace'ie po prostu znikającą osłonę. Tak jest. I ona po pewnym czasie znika. To jest różnica właśnie między wersją tą pierwszą, a wersją Deluxe. Zresztą Deluxe miała jeszcze taką nakładkę i ona była niebieska. O, kolorowa. Taka śmieszna, trochę postanowili ją odświeżyć, dlatego że już w tym czasie wychodziło dużo gier kolorowych a wektorowych. Dodano kolor Asteroidy. Ale pamiętasz, że tak, nakładki były tak samo... Tak, chyba też było. Tak, i w ogóle w grach przecież na wektorowym Vectrexie... Zapisz save'a. Tak, zapisujemy coś i zobacz, są save, one są pamiętane? Tak, pierwsze trzy. Jak wyłączymy automat, to następne, znaczy do 10 są save'y, ale po wyłączeniu automatów płyta główna zapamiętuje tylko najlepszych trzech. Zresztą honorowanych specjalnym stateczkiem. Tak jest, to jest na tej zasadzie. No to jeszcze może pokaż, jak się zdobywa większość punktów na zakończenie. Tak, ale pierwsze trzy wpisy są moje, więc... No, wiadomo. No tak, no staram się teraz trochę trenować. Fajne jest jeszcze to, że... Znaczy, to jest akurat ciekawe, że pierwsze wersje Asteroida były wersjami, gdzie dźwięk było... Było 13 dźwięków jakby stworzonych, ale nie było układu dźwięku, to znaczy były takie jakby układy dedykowane tylko po to, nie było procesora dźwięku. No, 13, zapisane po prostu dźwięki na układzie. Tak. No. W wersji Deluxe jest procesor dźwięku i jest to... No skoro mamy procesor 6502, czyli bardzo popularny, Atarowy, no to co tu może być? Nic innego jak okej. Okay. Czyli w Atari siedzi Atari. No, nie jest to w sumie żadne zaskoczenie. No ale tak, tylko że no, nie jest to żadne, masz rację, zaskoczenie, aczkolwiek... No w sumie nie jest to zaskoczenie, no, stosowali to co mieli, prawda? Po prostu. O, ten procesor przez wszystkie konsole, przez wszystkie komputery przetaczały. No tak, a. tak. To jest akurat 81 rok, no fajnie, że w sumie stosowali. O, właśnie tutaj widać kamikadze, które za mną biegną. Pięknie się trzeba oddalić od nich. Zostawimy sobie tą skałę, teraz. Coś mnie zabiło, ale nie wiem co. Uznajmy, no, czasami gra jest trochę chaotyczna. Przez to, że przez ekrany można przelatywać. Powiem wam, że te dźwięki stopniowe, miarowe, to ma być bicie serca w ogóle. Te takie puk, które się pojawia i przyspieszone. Ten ma jak gdyby być wzmocnieniem naszego tempa, odczuwania. Imersja. No ale to jest faktycznie tak jest, że ty w pewnym momencie, kiedy ten dźwięk zaczyna wystukiwać, tak jak bicie serca, synchronizujesz. Ale jeżeli nie uspokoimy się i za zbyt nerwowo po całej grze zaczniemy naciskać klawisze, to stateczek, który jest następny stateczek, który mamy tam na przykład z trzech czy z pięciu, bo można ustawić tu nawet do sześciu statków według switchy, które są na płycie, wychodzi później. Jak będziemy nerwowo pukać klawisze,
to gra następna się, że tak powiem... Wymusza uspokojenie. Tak, wymusza uspokojenie. Znaczy, to też były fajne, bo no, jednak oni widzieli, że dużo ludzi się denerwowało przy tych automatach, a po czym to można jeszcze określić, bo tutaj znowu mamy kontekst. I kontekst jest bardzo ciekawy. Co? Skopali automat? Nie, znaczy tak. Nie wiem, czy pamiętacie, jeżeli ktoś odwiedzał salony gier, to jednym ze zmorów automatów i pewnie ludzi, którzy tam pracowali, były przyklejone gumy wszędzie do rzucia. Tak, bardzo często przyklejali gumy i tu tych śladów gum z tyłu i tych, które były przeze mnie wyczyszczone, jest cała masa tak naprawdę. Ale w naszych salonach się nie paliło. A tutaj... Słuchajcie, w tym miejscu są ewidentnie wypalone ślady od papierosów. No nie, no gasi. Na prawo i lewo. Nie. To były odkładane. To były po prostu odkładane w ten sposób papierosy, że je się tu kładą. Ale żeby było jeszcze ciekawiej, to kreatywność kładzenia tych papierosów dookoła ekranu jest niesamowita. Jak ja zdjąłem tą płytę zewnętrzną, to jest plexi, to wypalenia są najwięcej, znaczy najwięcej grało praworęcznych, to widać po ilości wypalonych demografię pełną. Tak, badania socjologiczne teraz, przepraszam. Leworęcznych też było całkiem sporo, ale było też kilkoro ludzi, którzy, no nie wiadomo jak ich sklasyfikować, na bo środku. Papierosy są ułożone tu, dookoła, co nie? Więc albo on się stoczył i po prostu gdzieś tam był, albo po prostu no. Tak było. No i to też takie ciekawe spostrzeżenie. Ekran, kineskop, który czyściłem po, jak rozebrałem go, bo właściwie rozbierałem ten automat na części pierwsze, był po prostu, słuchajcie, pokryty taką ilością sadzy. Od tych fajek? Podejrzewam, że tak, bo to taki był charakterystyczny fajkowy. Atmosfery arcade'owego tego. Tak. No. U nas, ja odwiedzałem kilka salonów i tego co pamiętam, to znaczy w większości salonów, które ja odwiedzałem, nie paliło się. Ale wiesz co, być może ten automat stał po prostu w jakimś pubie. Bardzo normalnym możliwe. Pubie. U nas też zdarzały się przecież automaty w zwykłych pubach, takich no typowych. I tak, co można jeszcze powiedzieć? No co, pokażmy teraz jeszcze, wyłączmy trochę automat i pokażmy teraz troszeczkę środka tego automatu. A to już naprawdę momencik, bo się zaraz okaże, że będziemy mieli tutaj godzinną, chociaż w sumie czemu nie, godzinną no, ciekawa sprawa. Nie, automat w środku. Dobra, no to zróbmy ten, tu pokazujemy jak wyglądało ten całe ustrojstwo, bo nie wszyscy mieli do czynienia. To znaczy tak, czego tu brakuje? No brakuje tutaj zamka, który był wyłamany, ewidentnie ktoś próbował się dostać. Ja na razie to skleiłem na chwilowo, jak ja to mówię. Nie filmuj tego, bo to brzydkie. Filmuj to co ten. To są automaty rzutowe, wiadomo, tak jak było oryginalnie. No i sama kaseta. Sama kaseta po prostu wyciągalna w ten sposób. Że szybka wymiana. Trzeba było. Oj, szybka to w moim wykonaniu chyba słowo powiedziane. Widzicie, tam jest taka sztaba, która zabezpieczała kłódką tu od góry tą kasetę. Żeby się tak. Żeby nie można było. Zresztą zabezpieczała wieko tej kasety. Nie można było przesunąć inaczej niż w jedną stronę. No i jak widzicie, kaseta. Była całkiem solidna. Nie ma hajsu. Nie ma hajsu, ale jak pomyślcie sobie, że to są monety, które są tu wrzucone, to ta kaseta musiała naprawdę całkiem sporo sprzętu zmieścić. Także, że Atari chyba wyszło na oczekiwania. Także, że no jest to dość też ciekawe, że tak, a nie inaczej. To jest przód. To jest przód, tak, to jest przód. Zresztą zaraz ten. Tu zamkniemy, żeby nam się coś nie urwało. No a tył jest nie mniej ciekawy. Trochę będzie do... Ja go tak naprawdę nie będę oklejał, albo jeszcze się nad tym będę zastanawiał, bo to jest, przyznam się, dość trudny temat. Przechodzimy przez dużą ilość paździerza, bo to jest to głównie paździerz. Ciężko mi tu się dostać z kamerą. No. Ale i tak, na górze mamy fajny głośnik, który słyszeliście, wydaje po prostu przepiękny dźwięk, bo to dudnienie, ten gang. Podejdę z drugiej strony, bo będzie lepiej płytę główną widać. Dobra, to tutaj sobie wejdź. O, i to jest serce. No, i to jest serce, czyli to jest płyta główna. I to jest tak, jak powiedziałem, płyta główna, która różni się od tamtej płyty oryginalnej z 80 roku. To jest płyta z 81 roku. Obraz, żebyście widzieli. O. Jeżeli byśmy chcieli podłączyć monitor diagnostyczny, taki oscyloskopowy, podłączamy je na te dwa uchwyty diagnostyczne. Tu i tu. Spora no i tyle ciekawostek. No niestety części w Polsce praktycznie niezdobywalne. Zasilanie, jakie piękne. Tak jest, zasilanie. Jest charakterystyczny kondensator, który nazywa się Big Blue.
To jest kondensator stosowany we wszystkich automatach Atari. Tak, to bydle. 27 tysięcy mikro na 25 V. Niezdobywalny w tej wersji, z przykręcanymi od spodu takimi przepustowymi śrubkami. Można go zdobyć tylko przez eBay i tylko w Stanach Zjednoczonych. I są sprzedawane, normalnie są w sprzedaży. I no. Czytałem, że niektóre automaty znalezione w rowie mają po wymianie Big Blue dalej działały. Czyli aha, czy to był taki standardowy, a najbardziej tak, awaryjna część? No i jedno, no w sumie jak to z komputerami. Jak wszędzie, tak jest. To. Tak naprawdę tutaj jest ukryty, są ukryte dwie rzeczy. Tu jest ukryte pokrętło pod zgłaśniania, czyli możemy dać głośniej, ciszej, jeśli chodzi o te dźwięki, które słyszeliśmy. I jest taki przełącznik, który przy przełączeniu na standard diagnostyczny, po zamknięciu przedniej klapy, pozwala nam na wyświetlenie ekranu diagnostycznego. Po tych kodach, jak widzicie, można określić, jakie mamy ustawienie monet, jakie to są monety, ustawienie językowe, ustawienie punktacji na przykład, zadane trafienia. No samolociki to tak jak widzicie pokazuje ilość statków, które mamy do dyspozycji. Można ich tam do 6 chyba ustawić, z tego co pamiętam. Na pewno do 5, bo tyle ustawiałem, nie jestem ten. Pierwsze, ta gra była stworzona tak naprawdę na 4 rynki. Francuskojęzyczne, hiszpańskojęzyczne, niemieckojęzyczne i angielskojęzyczne, no. Żeby było wesele. Tego pisania nie ma za dużo, no ale wiadomo, Game Over jak jest w języku właściwym napisane, to od razu lepiej brzmiało. No ale jest cała rozpiska do tego tak naprawdę. Nie będziemy wam wszystkiego mówili, no bo tu jest wiadomo ilość gier z jednego żetona czy z jednej monety. Najróżniejsze ustawienia, ile ma trwać gra, jak ona ma być trudna, bo jest wersja trudniejsza i łatwiejsza. My mieliśmy na tej łatwiejszej ustawionej, więc jeżeli jest wersja trudniejsza, to całkiem nieźle. Jeśli ktoś kiedykolwiek będzie naprawiał tego typu automat, to służę swoją pomocą, nie ma problemu żadnego, bo ściągnąłem praktycznie całą literaturę, którą można było do tego znaleźć. Nawet zamówiłem sobie specjalną książkę naprawczą ze Stanów do tego automatu i powiem wam tak, nie róbcie tego, to się nie przydaje. Ale ponieważ byłem na tyle zdesperowany, że chciałem bardzo odpalić, znaczy troszeczkę może pomogło, ale nie było to nic, co nie można by znaleźć w internecie. W internecie, tak. Właściwie wszystko można znaleźć. Poza tym jest kilka forów z arcades, które spokojnie służą pomocą. No nie miałem nigdy do czynienia z tak wczesnymi automatami, z tak wczesnymi płytami, więc no niestety trzeba było się wesprzeć zewnętrzną pomocą, ale na szczęście ta płyta, którą zdobyłem kiedyś dużo, dużo wcześniej, była właściwie ratunkiem i w sumie z dwóch automatów powstał jeden, a druga płyta główna po naprawieniu ma zostać zamontowana po drugiej stronie, właściwie odwrotnie. Płyta, która teraz jest tam i działa, będzie zamontowana po drugiej stronie, z grzebieniem dodatkowym, czyli takim z tą głównym przyłączem, a ta płyta wróci na swoje miejsce i będzie to Asteroid w wersji Asteroid 79 i Asteroid Deluxe. Dwie gry w jednym. Czyli dwie gry w jednym. No to tak, takie jest założenie, taka jest... Ambitny plan. A czy ambitny plan? No plan minimum został wykonany, czyli tak. Automat ruszył. Plan minimum został wykonany, znaczy bardzo mnie cieszy podstawowa rzecz, no, dużym problemem jest ten wyświetlacz wektorowy. Jest to wyświetlacz bardzo unikatowy, właściwie nie, ta konstrukcja nie jest nigdzie do dostania, więc jeżeli ona by przestała funkcjonować, to właściwie ten automat byłby po prostu dużą szafką, no. I tyle by z tego było. No jakieś w sumie na sam jakieś 40 godzin, robotogodzin na sam wyświetlacz poszedł. Także myślę, że jeszcze 100 robotogodzin zostało, żeby go doprowadzić do stanu idealnego. Aczkolwiek nie będę się starał go robić na wysoki połysk. Jestem raczej zwolennikiem
pozostawienia czegoś, jeżeli jest rysa, to ta rysa ma tam być, bo jest to jakiś tam kontekst. Zostawisz go w formie... Tak, zostawię go tak, jak było. Znaczy, zerwę gumy do rzucia, bo są, jest to nieapetyczne, przyznam się bez bicia. Ale no i tam powiedzmy wyczyszczę te klawisze z boku. O, co ciekawe jeszcze, bo tak zapomnieliśmy jeszcze powiedzieć, słuchajcie, jak żeby diagnozować, czy wszystkie klawisze działają. Dźwięki. Tak, to są dźwięki. Fajnie. Ten klawisz nie działa, więc wiem, że nie ma dźwięku, bo jest wyłamany oryginalnie w tamtym czasie, gdzieś został wyłamany, więc ten, ale to jest wszystko do dostania. No co, no myślę, że to by było tyle, bo i tak odcinek będzie ekstremalny i tylko dla wytrwałych. Ale temat jest na tyle ciekawy i właściwie jeszcze będziemy go trochę rozwijali, bo chcemy wam jeszcze powiedzieć, kto to tworzył, jak to tworzył, jak to tak naprawdę było z tym asteroidem, bo jest temat rzeka, a ludzie, którzy go tworzyli, też stworzyli całą masę ciekawych gier. No myślę, że jeszcze będziemy to robić. No, także to dziękuję bardzo. W drugim, kolejnym godzinnym odcinku. No ale jak macie jakieś pytania do Artura, jakieś komentarze, jak chcecie go pochwalić za dobrze wykonaną robotę, to pozostawcie te swoje komentarze na dole w komentarzach. Zasubskrybujcie nasz kanał, dajcie Arturowi łapkę w górę. Bo się należy. Mam nadzieję, że będziemy mogli wam pokazać jeszcze oryginalnego asteroida z tą oryginalną płytą, nie wiem, czy nawet nie pomożemy was, poprosimy was w pewnym momencie o pewną pomoc, ale to już później. To co, dziękujemy bardzo. Jeszcze raz Artur Bork, Retrogralnie.